Witamy w czwartym odcinku kursu obsługi SketchUpa. Podczas realizacji materiału o komponentach pojawiła się nowa wersja programu. W tym krótkim filmie przyjrzymy się zmianom, jakie wprowadzono w narzędziach edycji 2017. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć dalszych części kursu. Zapraszamy do oglądania. Coroczna aktualizacja SketchUpa przynosi oczywiście wiele dobrego. My się nie będziemy skupiać na wszystkich aspektach, ponieważ nie wszystkie te tematy zdążyliśmy poruszyć. Ja się skupię głównie na kwestiach nowości w narzędziach. Nastąpiło tutaj kilka zmian, o których należy wspomnieć ze względu na to, że już wcześniej mówiliśmy o tych narzędziach, a w tej chwili będą one działać w sposób rozszerzony lub zupełnie nowy. Po drodze tutaj możemy omówić kwestię tego, że na pewno przy większych projektach zauważycie sprawniejszą pracę programu, ponieważ renderowanie modelów w SketchUpie zostało przyspieszone. Tak samo tyczy się to kwestii wyświetlania przezroczystości, ale to, co nas najbardziej interesuje, znajdziemy w tej sekcji. Pierwsze co, to kwestia wizualna dla monitorów o zwiększonej rozdzielczości, czyli tak zwanych ekranów Retina. SketchUp w wersji 2017 uzyskał wsparcie dla takich ekranów. A dalsze to kwestia narzędzi, o których wspominałem. Narzędzie Offset działa w tym momencie nieco inaczej. Nie można powiedzieć, że zostało poprawione. Działa po prostu w inny sposób, więc pewne przyzwyczajenia, które mieliśmy do tej pory, należy po prostu zmienić. Dalej mamy bardzo dużą zmianę a propos rysowania linii, czyli automatyczne wykrywanie linii prostopadłych do powierzchni. No i dalsza kwestia to jest możliwość użycia strzałek w narzędziu do rysowania prostokątów, które tych strzałek nie obsługiwało, więc w tej chwili, kiedy rysujemy prostokąty, będziemy mogli używać strzałek, żeby wybrać płaszczyznę, w której ten prostokąt ma być rysowany. Przejdźmy szybko do programu, aby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Narzędzie Offset. Pierwsze, co mamy do sprawdzenia, to narzędzie Offset. W wersji 2017 jest to poprawione, a właściwie zmienione, tak jak wspominałem. Uzyskujemy czystszy rysunek i narzędzie jest zlimitowane w jakiś sposób. Na pewno czuć większą kontrolę nad tym, co się dzieje na ekranie. Natomiast, tak jak mówię, nie da się jednoznacznie określić, czy jest to poprawa. Linie prostopadłe. Druga kwestia to wynajdywanie tych prostopadłych linii. Tu zobaczymy, że w chwili, kiedy SketchUp łapie tą prostopadłość do powierzchni, cała powierzchnia jest podświetlana na różowo. Czyli tak jak do tej pory w innych przypadkach. Rysowanie prostokątów. I ostatnia kwestia to rysowanie prostokątów. Jak widać, klikając strzałki, nie da się wymusić pracy w innej płaszczyźnie niż ta domyślna, pozioma. Zawsze trzeba się posiłkować jakimiś dodatkowymi elementami, które pomagają w narysowaniu takiego elementu. Natomiast jest to dodatkowa czynność, którą musimy zawsze wykonać. W SketchUpie 2017 zauważymy, że wciskanie przycisków strzałek pozwala nam zmieniać tą płaszczyznę rysowania prostokątów i myślę, że to znacznie upraszcza modelowanie. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że odcinek pozwoli Wam łatwiej zacząć przygodę ze SketchUpem. Subskrybujcie kanał, aby nie ominąć nowych odcinków i dajcie łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się ten materiał. Na kanale pojawią się kolejne lekcje obsługi SketchUpa, a także innych programów. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście tu obejrzeć. Dziękujemy i do następnego odcinka.